Siemano, z tym Marek i witam Was w kolejnym odcinku z gry LEGO Marvel Avengers. Pierwszy z trzech odcinków, w którym wykonamy misje bonusowe. A więc tak, chyba możemy rozpoczynać. Poleć w kosmos. Musiałem przełączyć się na drugie słuchawki moje. Okej, mamy tutaj trzy misje do zrobienia. Wizja do rewizji, a im się nie ima, oraz Hen w Aterze. Zaczynamy od tej misji, na którą nas na początek pokierowało. Tak, no ta misja ma być na podstawie filmu Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz. Project Insight is something o, teraz działam spokojnie, normalnie słuchawki, no to dobrze. Basically, next-generation helicarriers are linked together by satellites to detect and eliminate threats to world security before they even happen. Pretty cool, huh? I guess I shouldn't really be telling you all this in case anyone's listening and tries to sabotage the whole thing for their own evil schemes, but what are the odds of that? This is Agent Sharon Carter of S.H.I.E.L.D., Special Service. Well, not anymore, but I'm kind of getting ahead of myself. Let's start at the beginning. Captain Steve Rogers' morning exercise was interrupted by a mission to rescue hostages on one of S.H.I.E.L.D.'s mobile satellite launch ships. The crew had been captured by the extremely dangerous Georges Batroc, and it was up to Captain America to bring them home, safe and sound. Unfortunately for Cap, his splashy entrance meant he'd literally missed the boat. He would need help from the all-around nice guy Brock Rumlow, along with his strike team, to ensure the rest of the mission would be nothing but smooth sailing. Hold on, Cap. I'll find a way to get you up here. I feel like I'm gonna sink right to the floor. Okej, zobaczyliśmy takie małe wprowadzenie do tej misji. No jest tak, gramy tutaj kapitanem Rogersem bez hełmu oraz Brockiem Rumlowem. Może porozwalajmy tutaj parę obiektów. Aha, dobra, tutaj się zakłada i zdejmuje bazułkę, tutaj monetki. Dobra. Wiecie co, może spróbujmy kapitana w Ameryką coś tu działać, chociaż... Nie, tutaj poziom... A, dobra, tutaj mamy, już widzę. Zagra to na tyle, żeby pomóc kapitanowi? To wystarczy? Tak, to wystarczyło, a więc... Cap, intel says Patrok's on the bridge of the ship. We need to get to him. Okej, tutaj się na chwilę zatrzymuję na dialogi, a poza tym... Chcę się troszeczkę skupić właśnie na nich. Teraz robimy, dobra. O, tutaj są te wieże. No i no, nie powinni dużo krzywdy zrobić. Okej. Okay. No, kurczę, gościu, bo się zdenerwujemy zaraz. Czy ja już to dotknąłem? Tak, ale co mi próbowało, bo nie zwróciłem uwagi przez tych gości. O, a możemy przejść, ale... Dobra, jestem głupi. O Jezus, jestem bardzo głupi. I teraz wracamy się. O, dobra. Jesteśmy. Nie tak. Czy ty możesz... Tak, możesz jako pograć. No to tyle dobrze. O, tutaj jeszcze dla Hydry mamy coś. Ty się możesz zidentyfikować jako Hydra? Chyba nie. Chyba kombo zrobiłem, ale... Jakbym się jeszcze tutaj zidentyfikował... O, mogę. Access granted. Jeszcze raz? Nie. No ale dobra. Chyba dobrego. Teraz tutaj mamy coś do zniszczenia, bo się świeci. Oj, to będzie coś dla
Kapa Ameryki. Rzuć to tarczą, proszę. Don't worry, Cap. We can pick them back up. Mam obroniony strzał, no nie, ale trzeba, mogę, tak, mogę tu. A widziałem coś dla, o, presja narzucona. Na szczęście tam spadł sam ten ziomek, bo tam coś jeszcze widziałem dla Scarlet Witch. Okej, idziemy starczą. Widzę, że mieli nas zaatakować działkiem, ale no zaatakowali nas tak. Także to też nie jest najlepszy znak. Chwila, czy ja tam mogę jakoś rozgrać? Serio, gdzie ty chodzisz, gościu? Nie denerwuj mnie, proszę. Aha. Dobra, no granie na nas z typami, którzy mają bazukę, to nie na mnie mogą zejść po nas. Że oni się nie mogą jakoś walczyć jak równy z równym, a nie jeden ma bazukę, a drugi nic nie ma. To jest podobna sytuacja jak umawiasz się z kolegą na ustawkę bez... z kolegą. Umawiasz się z jakimś gościem na ustawkę ze szkołą, na gołe pięści, a on przychodzi z bazuką. To jest bardzo średnia sytuacja ogólnie. Tak kolega mówił przynajmniej. Dobra, ale to powinniśmy porozbijać sobie. Okej, schodzimy. I teraz tak, ten dostaliśmy przejście, tylko... O, tutaj, dobra. Ty mogę coś zrobić poza pozbieraniem monet? Nie. Także ten dźwignię będę musiał. Chyba jak na moim miejscu teraz się zorientowałem. Okej, ktoś tam musi iść. I ten jak będziesz ty... A, dobra, tutaj musisz skoczyć. Okej, teraz się na niego zmieniam. Nie wiem, co tutaj mam zrobić. Chyba to serio wystarczyło. A, dobra, bo to są te kontenery w tych kolorach. To kontenery w kolorach McGregorach. Dobra, okej, tutaj widzę coś, chyba nie wiem kogo. Ale no, pewnie nie dla mnie, bo nic się nie uświęca. Jak go przywieźmy na rynku, proszę. Mogę na szczęście sobie tutaj przejść. O, dobra, teraz. No. Ale czy ja bym mógł spróbować chociaż tego nie spierdzielić? Tutaj w ogóle 2000 sobie leżą tylko. Aj, nie, głupio to zrobiłem teraz. Cofnąłem się w ostatniej sekundzie. No jeszcze ten gościu mi zasłania, no. I tam kolejne 1000, no to tu. Dobrze akurat. O, i teraz... Dobra. Trafiliśmy, ale on tu jeszcze musi przyjść. Gdzie ty jesteś? Czy ty chociaż zacząłeś tę trasę? Jak Kapitan Ameryka mi się wróci tu. A dobra, tu jest. Przez chwilę go nie widziałem i zacząłem panikować, ale dobrze. Będziemy teraz sobie na górę. O, tutaj jest coś dla Scarlet też. Jak te typy są? O, dobra, umrzyj. O, ale nie, walce na gołe pięści, może po prostu z nim korzystaj.
Okej. To mamy zrobione, to teraz... A, zrobiłem kombo, jak już nie było wrogów. Budujemy teraz to stać dźwignia. Znaczy dźwignia. No, wiecie o co chodzi. Oj, tutaj jest... A, dobra, bo to jest kolejne dźwignia. Tam widzę coś dla Starka. Budu na piagły. No, mamy drabinę. Bardzo fajnie to było wymyślone. Lecimy, o Jezus, coś mi na dole trzasło chyba gdzieś drzwiami, uderzył niechcący. Okej, wchodzimy. Tak? Tak, otworzyło się. Captain America had defeated Petrok and rescued the hostages, but was surprised to discover Black Widow going against orders by retrieving data from the ship's computer. Rogers demanded an explanation from Director Fury and was told about Project Insight, a plan to supposedly protect the world by connecting three helicarriers together. Disliking the idea because it would mean living in a world controlled by fear, Cap soon found himself on the run with Black Widow and his new friend, the Falcon. Together, they learned that high-ranking World Security Council member Alexander Pierce had turned his back on Fury and was going to use Project Insight to allow Hydra to rule the world. Oh, and then they ran into the Winter Soldier. Okej, mamy zimowego żołnierza. On ma tutaj swoje działka. Okej, muszę... Aha, pokonać jego przydupasów. Spoko. To nie powinno być najcięższe, bo tyle to schodzą po jednym. Trafienie starczy. To jest jeszcze dwójka, tylko można mierzyć. Okej, bit, no i... Dobranoc. To coś dla Hulka, to też coś dla Hulkeja. No ale ja tego nie zrobię niestety. Czy ja tego nie mogę uderzyć jakoś? Nie mogę. Dobra. Zróbmy kombo, dziękuję. Wow, ale fajnie. Ale fajnie to. Wyglądało. No kurde, chłopie. Tu się pogniewamy. Aha, dobra, to też muszę zbudować. No to czarna wdowa to zrobi. Okej. Mamy tutaj coś... A dobra, już wiem co. To jest dla kapitana Ameryki, żeby mógł odbijać te strzały. O, żadną to wam może być wcześniej widzialność i wrogowie przez to do niej nie walą. No to dobrze, chociaż tyle. Ja muszę najpierw to zniszczyć, tak szczerze. A chwila, bo nawet nie wiem, czy ja dobrze celuję, to dobrze. Całe szczęście. Coś dla nas. I teraz czarna wdowa. Do góry. Helikopter, no i proszę bardzo. Może ja przed zebraniem tych wszystkich monet bym sobie wyeliminował paru gości. O, dziękuję. No i razy trzy to już jest coś. Tylko że to nam nie starczy na długo, no właśnie. Dobra, mamy teraz
Taki, nie wiem, jakiś... Niby to ma śmigło, a wygląda jak skuter trochę. Znaczy może nie skuter, a motor bardziej. O, no i zniszczony... Zniszczona jego podłoga. As the fighting continued, the identity of the Winter Soldier was dramatically revealed. It was Steve's oldest friend, James Buchanan Barnes. As a result of Arnim Zola's experiments, Bucky had survived his fall from the train and had been brainwashed to serve Hydra. After escaping from Brock Rumlow's strike team, Cap and his friends reunited with Maria Hill and Nick Fury to come up with a plan to stop Project Insight. Their only hope was to reprogram the helicarriers so they would destroy each other, ending Hydra's evil schemes. After many grueling battles, Cap and the Falcon approached the final helicarrier console, but found the Winter Soldier standing in their way. Please don't make me do this. You're my friend. You're not my friend. You're my mission. Okay. Mamy, o, Falcona, super. Mamy postać latającą, także to jest naprawdę kozak sprawa. Może najpierw bym cię pokonał, co? Przydało w sumie, przydałoby się w sumie. Ciebie też bym chciał pokonać, super, dziękuję. Na razy dwa jesteśmy, okej. I teraz tutaj budujemy. Takie, o, sporo zaraz to szkoda, że nie. Ja na przykład na razy 5, bo bym już miał prawdopodobnie prawdziwego wyznawcę. Czy tam mściciela, nie pamiętam. W której części Lego był prawdziwy wyznawca, ale... Nie gotowego Marvel Super Heroes, które tak właśnie świetnie wspominam. Okej, okay, coś zrobiłem. Aha, dostałem... Aha, blokowałem dźwignię jedną. Dobra, te dźwignie zakładam, że będą tutaj w tej stronie. Te dźwignie w sumie, a nie te dźwigni. Bardziej po polsku mówiąc. Tu sporo kasy tutaj nadskakuje. Teraz polecę na górę, to biorę wszystko stąd. Bo to przecież będą... Spore tysiące, a no właśnie. Sporo tego. O, tam jest jeszcze fioletowa monetka, no to dobra, bo to mamy na 1000000% myśliciela. Może nie od razu po jej zebraniu, chociaż. Nie, dobra, nie po jej zebraniu. O, no, widzicie. Tak blisko. No i tą monetką prawdopodobnie dobijamy. A nie, dobra. O, to się w 10 tysięcy pewnie. A, 10 tam zostało. Jest tu gdzieś taka luza monetka srebrna? Nie, ale no. Zabrałem także 80 tysięcy. Mamy mściciela w tej misji. Ok, teraz może się skupmy już na samym zadaniu. To się rozwalamy. Czy to będzie dokładnie takie samo zadanie jak tam? Czy to będzie się... Czy to się czymś będzie różniło? Okej. Wysłaliśmy sygnał. Do kolejnej dźwigni. Teraz pewnie to musimy w tym samym czasie zrobić. O Jezus, przecież ty nie umiesz latać. Ja myślałem, że Falconem gram. Okej, jest pierwszy. O Jezu, spadłem. Tak? To mi starczy czasu. A nie, to po prostu mi się manierze w tym samym czasie. Dobra, no to dobrze. Teraz mamy coś do kapitana, tam widzę, jest tarcza jego, także jego symbol, można powiedzieć, rozpoznawczy, także... Dobra, to wiecie co, sobie... Zrobię kombosa, znaczy może nie kombosa, ale po prostu, żeby mi się monetki naliczały razy parę. Ty coś, jak nie znaleźć monetę, znalazł na przykład fioletową, to by było naprawdę miło sobie zgadzać.
50 tysięcy, no ale dobra. O. No ale przynajmniej na raz dwa jeszcze doszło to. O. O Jezus, kilka nie będę, myślę, że już po prostu zobaczymy animację. A tutaj proszę, B. O, jest ten. Już. Żołnierz. Także obijmy go jak możemy. Do przypasy teraz. To się będzie ograniczało na tym, aby po prostu natrzaskać jego przytupasom, a potem jemu. Chyba tak. Okej. Okay. Ostatnio 300 serduszka mu zostały, no to nie jest jakoś bardzo dużo. Ciekawe ma takiego koleżków, którzy właśnie nadeszli. Przycelujmy w paru. Okej. Okay. Falcon teraz musi nas ratować. Captain America and the Winter Soldier. No, battle when Cap decided he didn't want to hurt his friend. Project Insight was stopped when the helicarriers were brought down. But in the process, the entire SHIELD organization was also completely destroyed. Sure didn't see that one coming. Oh, but it's okay. I got a new job. I knew you were worried about me. Captain America and the Falcon fell from the helicarrier into the water, but were saved by Bucky. Maybe there's hope for him after all? You're probably wondering how I know all this. Well, let's just say I live next to Steve, and I'm kind of a nosy neighbor. Do you want me to write this down? Hmm. Wizja na rewizji. Poziom odblokowany. Ukończony w zasadzie. I zdobyto trofeum. 80 koła wpadło. 100% prawdziwego mściciela. Jeżeli chodzi o nowe postacie, mamy Brocka Rumlowa. Czyli będziemy mieli jeszcze Winter Soldier i Falcona. No właśnie, Falcon jest i pewnie Winter Soldier. A nie, zimowego prawdopodobnie blokujemy sobie z czasem. Stanali nie ma, puszek niestety również nie ma. Złote klocki 2 za poziom ukończony i prawdziwego mściciela. Dokładnie tak jak mówiłem, lecimy dalej. Moi drodzy, można by było myśleć, że to już koniec tego materiału. Ale nie. Nie jest to koniec na pewno w żaden sposób. Można powiedzieć, że jest to dopiero początek. Dlatego, że teraz robimy misję Wizja do rewizji na 100%. Mamy już zapowiedź kolejnego odcinka w postaci misji A im się nie ima. Ale dobra, bierzemy grę swobodną. Cześć ABC. Tutaj mamy złotego klocka. No, w każdym razie sporo takich rzeczy. Weźmy kogokolwiek, weźmy nawet Ironmana. To i tak się tam możemy zmieniać. Okej, okay, teraz jej gadka po raz drugi. A nie, mogę to pominąć. No to pominę. This is Agent Sharon Carter of SHIELD, Special Service. Well, not anymore, but I'm kind of getting ahead of myself. Okej, okay, to też mogę pominąć. No to dobrze. Bo powiem wam, że słuchanie tego parę razy nie jest czymś, co potrzebuję, a więc tak, rozpoczynamy misję. Widzę już pierwszą i drugą aktywność, którą możemy zrobić. Dobra. Ty tutaj się naprawdę nie musisz bawić za bardzo. Niszczymy sobie tutaj dosłownie wszystko. Ironmana w sumie tak mamy już prawdziwego czciciela, ale niech będzie, że przynajmniej z okazji, okej. Okay. Tu wybrałam Silvera do tej misji, tu jest kolorystyka jego bardzo podobna. Więc... A no właśnie. Coś mamy tutaj do zbudowania. Wiem, że można się łatwo przełączać, o właśnie, na tym przycisku. O, jest Quicksilver. Mamy pierwszy... pierwszą... rzecz, dobra. Teraz tak. Potrzebuję kogoś, kto jest w stanie zamrażać. Nie wiem, czy ty możesz.
to nie możesz. Wiem, że Loki może, ale ja nie pomyślałem i nie kupiłem sobie Lokiego. To może zamrażać, no. Dobra, wiecie co, nie przygotowywałem się do tego. Nie przygotowałem w sumie, nie przygotowywałem. Dobra, zapisz i wyjdź. Więc to musimy wyjść i kupić sobie parę postaci. Przyjdę sobie tutaj na poradnik taki mały i powiem wam, że widzę, że tam muszę użyć i Altrona, i Lokiego na przykład, także... No nie pomyślałem, nie pomyślałem. Dobra. Kupmy sobie, a więc tak, tutaj był Ultron chyba, tak, Ultron wersja ostateczna. I nie wiem, gdzie był Loki tu, może? Tak, ej, jak ja zgadłem, co jest? Kupmy sobie jeszcze, nie wiem... Cień, że się nie przydasz. Wiecie co, zobaczę, jakie są rekomendowane postacie tutaj do tej misji. Żebym nie musiał wychodzić po raz drugi. No nie pomyślałem, głupio to zrobiłem, bardzo moja wina. Tutaj widzę, że właśnie Loki. Dobra, no to możemy lecieć w kosmos po raz kolejny. No nie powiem, że nie. Że nie powiem, że nie, nie zrobiłem głupio, bo zrobiłem. Nie przygotowując się i lecąc tak na chama, można powiedzieć. Gra swobodna, część A. Weźmy sobie, niech będzie tego nieszczęsnego Lokiego, przez którego między innymi musimy rozpoczynać to jeszcze raz. Ała, ale wysłuchaj ręka. Taki komar mnie ugryzł. Chłopie, sorry, aby to zobaczyłem, że takim po prostu odstaję. Takiego mam... No nie wiem, tak, to też nie wygląda na ugryzienie komara, a raczej na jakiegoś wielkiego węża, bo całą rękę mam spuchniętą. No ale dobra. A więc tak, lecimy sobie z tematem. Quicksilvera to już tam zrobiliśmy, teraz tak. Loki, w co ty żeś się wpakował, chłopie? Czy mam kogoś latającego tutaj może do wyboru? Ty umiesz latać? Umiesz. Miło mi. Okej, ty masz ten swój zamrażacz. Wada wymowy niestety. No i nie trafiłem, serio? Okej. To byśmy to mieli, to tutaj robiliśmy. W zasadzie to tego nie potrzebuję za bardzo, ale... Powiedzmy, że potrzebuję. Trafmy ich tutaj. O! Mamy teraz... Tą maszynkę ty chyba nie możesz, no właśnie. Ultron może, przecież on jakby z inicjatywy Tonego powstał, więc... No, panera oczywiście, także... Nie ma co teraz Hydra. Nie wiem, co mi to, coś tam mi to dało, poprzedni ten. Chyba nie, chyba to tylko taki dodatek. To by nic nie dało. Okej, teraz potrzebuję tutaj kapitana. Nie wiem, czy ja to nie za szybko robię, bo tam mam ile w tym etapie? 5 puszek do zdobycia, postać i złoty klocek, znaczy czerwony klocek.
także szybko mi to jakoś idzie. O, dobra, widzę kolejną puszkę. Ktokolwiek latający. O, ale tutaj się tak nie dostanę z dupy. Tutaj, o, kolekcjoner, dobra. No to tu mi się przyda Altron, z tego co widziałem. A no właśnie. I tutaj mam samochodzik. O Jezus, ale nim się ciężko jeździ. Jo, chłopie. Może bym, nie wiem, jakoś... Czy ja mogę się jeszcze wyratować ten samochodzik? Ale się nim ciężko jeździ, ja pierdzielę, no tak... Przesrane sterowanie. Czekaj, jak się nim jeździ? Może to ogarnąć. O, dobra, wyjechałem. Chyba muszę cały ten jakby szlak przejechać, ale... Jak to ja nie wiem. O! O, musiałem zabrać wszystkie manatki, usłyszałem, że... O, puszka się pojawiła, no właśnie. Jeszcze mam tylko takie pytanie, bo tam były te takie... Jakby pontony, nie? No, one spadły. Czy tutaj... A, dla Scarlet! A, Loki też może. No tak, Loki może, to czemu mu nie pomóc? Okej, w pierwszym etapie miałem mieć 5 puszek, postać i złoty klocek. Muszę zobaczyć, ile już mam puszek. A, 4 mam, dobra. No to dobrze, tam widzę 5. No to dobra, puszki mam z głowy. Potrzebuję jeszcze tylko mini postaci. Znaczy ukrytej postaci w sumie. A tam jest kolekcjoner, który mi coś zleci. Ale to zaraz kolekcjoner. Najpierw to ja bym chciał, czy ty możesz tak? O, patrzcie, przelatuję przez te ściany. Dobra. Wezmę wodę nad jego umysłem. Teraz Kapitan Ameryka, który nie wiem gdzie jest. O, jest. No i mamy to. Idealnie. Dobra. Jest tutaj kolekcjoner, tylko... A dobra, tutaj jest z misji. O, mam coś chyba. Dla Tonnego, a czy ty to Ultron możesz? To jest idzie, Tonnego, to może byśmy... Tak? Poczekaj, bo coś ci się oświetlało? Nie, to chyba bugło. Nie mogę. O, mogę jednak. Wow. A to tego się nie spodziewałem, przyznam. Co to mi się tu odblokowało? Postać. Tylko nie jestem tak w stanie powiedzieć, jaka to jest postać. Ale kolekcjoner. Moje kontakty zasugerowały, że gdzieś na tym statku ukryto pewne artefakty Hydry. Znajdź dla mnie okulary, a chętnie wymienię na przykład z jednej z moich eksplodowanych kolekcji. Dobra. Lory zgubił okulary. Gdzie ja je bym mógł znaleźć? No bo tutaj jak już pójdę, no to tutaj jest zakończenie tego etapu. No ja nie chcę zakończyć tego etapu. No ta drabina tutaj jest, mam wrażenie, nie bez powodu. Aha, dobra, bo ja muszę tam potem opuścić. To nie ważne, ale w
takim razie, gdzie ja mogę znaleźć okulary tego ziomeczka? Kiedy są dźwignie, ale one są do misji. Dobra, ty potrzebujesz okularów, no. Tam się potem wyświetla logo Hydry, ale jak ja się jakby zweryfikuję, to mi się tam od razu odpala misja dalej. Czekajcie, pozwólcie mi tylko zobaczyć, gdzie tutaj ten ziomeczek jest znalazł. Bo być może to ja coś robię źle, a w zasadzie to nie być może, a na pewno. Nie no, one gdzieś są, poczekajcie, ja sobie zobaczę, gdzie to jest na jakimś poradniku, bo powiem wam szczerze, jedyna opcja dla mnie to jest, żeby się to zweryfikować i potem uciec jakoś, żeby mi się nie włączyła scenka i potem zobaczyć, jak to się nazywa, i potem się zweryfikować jeszcze jako Hydra. No ale od razu boję się, że mi się od razu włączy ta... boję się, że mi się od razu włączy ta... Wiecie co? No scenka, także... Nie chciałbym, dobra. To jest kolekcjoner. Tak, czyli faktycznie, z tego co pokazuje poradnik, to ja myślałem bardzo dobrze, tylko... Oni mi tutaj mówią, że jak wejdę, to ja tam wcześniej nawet nie wchodziłem i tak mi się włączyło. Access granted. Tylko nie wchodź tam, proszę. Okej. Gdzie te okulary są? Access granted. No co jest? O! Działa coś. Nie, dobra, czyli ja dobrze myślałem, tylko miałem troszeczkę błędy toku rozumowania, bo mi wcześniej... To się, czy ja teraz zejdę? Tak, dobra, bo mi się wydawało, że wcześniej nawet nie szedłem, a mi się aktywowała już od razu scenka zakończająca tą część misji. Tutaj jednak nie. A tak dola ma trochę nietypowe soczewki. Jak śmiesz za mnie... się za mnie nachybiwać, ale mogą się jeszcze okazać ostatnim szybkim modem wyjątkowym. Ej, zamknij paszczy i zabieraj tę swoją nagrodę. No dobra. Nerwowany. Także złoty placek mamy. Postać mamy w tej części i 5 mini zestawów również mamy. Dobra, przechodzę. Ale czy ty możesz przejść, a nie pajacować? Dobra. Captain America had defeated Batroc and... No, ale tam kapitana Baryka, cicho. Intel Soldier tutaj nas pewnie będzie chciał zabić, jak będzie tylko mógł, a my nie możemy na to pozwolić, dobra. Czy ja kogoś, kto... nie mam kogoś, kto się strzela. O, mam Iron Mana teraz. O Jezus, 1 na 4. Reszta, dobra, jak to będzie tak... jak to będzie w tak różnicowanych miejscach, to... O! Ty możesz? Tak, możesz. Lol. No to ciekawe. Tutaj co my mamy? Rakietę. Która wybuduje nam drabinę, po której... Aha! Będę mógł zejść z Stan Lee. Dobra, to wam Stan Lee. No bo w sumie nie myślą za bardzo.
O nim zapomniałem, że w tej części jest Stanley. Chyba źle on świadczy. A tu miałem kolkę ja chyba, nie miałem. Okej. Tutaj będzie postać, z tego co widzę. No właśnie, to będzie Winter Soldier, dobrze widzę? Tak jest! Dobra, no to fajnie. Teraz tak, przydałby mi się... O, tutaj coś jest. Jakiś, nie wiem, trochę nawet. No to mi nic nie dało, niestety. Jest jakieś kombo. Chłopaki, dziękuję. Wszystkich wyeliminowałem. Pewnie teraz mi się zaraz scenka aktywuje. O, War Machine. To bym nie grałem jeszcze. W tym trybie luźnym można powiedzieć, także... Aha. Zniszczyłem coś, żeby coś zbudować, żeby coś zniszczyć. Żeby mi z tego wypadło. No super. Dobra. Przydałoby mi się jeszcze dwa te takie... złote... znaczy srebrne płotki. O kurde, to... to zniszczyłem, tylko nie mam pojęcia co. O Jezus, jest to ten. Jego taki przydupas, który teraz będzie do nas co popadnie. Aha, co? Ja tam coś nie wiem. Ja strzela, chciałem strzelić do przeciwnika, ale nie wiem, aktywowało coś. Dobra. Czyli ja w tej części mam chyba wszystko. Bo poczekajcie. Tutaj był Stan Lee na pewno, tutaj była jedna postać. Jeszcze w ostatniej części powinno być, z tego co mi się wydaje, trzy puszki. Że bardziej mi pasuje, żeby w tej były trzy, ale nie wiem. Jak zabraknie mi puszki, to się wrócę tam jeszcze raz. Ale nie, wydaje mi się, że nie powinno mi zbraknąć ich. Powinno być dobrze. No bo tutaj już nie widzę, szczerze mówiąc, miejsca, w którym by coś mogło się ukryć. No, ewentualnie, nie wiem, rozwalenie tego. Nie wiem, nie? Tylko tego. Mogę coś dać. Tak! Wow! Ej, ale 200 IQ. Co za gra ze mnie normalnie, gościu? Ja nie wiem. Dobra. Co ty możesz to... Ty ultra może wszystko w tej grze, on jest zbyt mocny według mnie. O, ja chyba muszę to zniszczyć. No tak, przecież to musiałem zniszczyć, a nie... Dobra. I teraz... Teraz helikopter, który zrobi co? Zapomniałem nawet co chodziło. Aha, i teraz o Jezus, combo. A to możące. Czy też to jakoś pominąć? Proszę, proszę. No, halo, czy ty możesz to wyglądać? A, ty musisz, dobra. Czarna głowa teraz. Powiem wam, że fajne są te aktywności, tylko fajnie by było, jakby można było z miejsca tej misji już przejść do punktu C, nie? Thank you for your cooperation. No bo tak, no to teraz trochę nużące, dobra. Tutaj ten motorosamolot. No to już jest chyba koniec tej misji. Znaczy tego etapu, przepraszam, jeszcze tam jest jedna część, tak jest. Dobra, zostały nam dwie puszki, to w sumie tyle, także... Jedna pewnie będzie w tej kapsule, żeby tylko przedłużyć. Wtedy, gdzie już się biliśmy z Winter Soldierem. A jedna pewnie będzie gdzieś tutaj na wierzchu. Nie wiem, to mieliśmy chyba Visiona sugerowanego, także... Nie wiem, może będzie coś, żeby przeniknąć, nie wiem, pomoc przenikania.
No dużo tutaj jak na razie nie widzę nic poza tymi dźwigniami. Dobra, do tego dojdziemy z czasem. A jak na razie, to ja bym chciał... Nie, co ty robisz, chłopie? No już denerwuje mnie to, że on tak jakoś, nie wiem, na B, on tam kogoś przywołuje, czy nie wiem, o co chodzi. Czy ty też tą... Kurde, no... Tego animacja jest tak denerwująca. Jak się z dupy on włączy, że... No to stanki takie też by można było, nie wiem, mieć opcję, żeby to wyłączyć, bo to też sporo czasu zabiera. Co jeszcze? Nie... Co ja w Falcona nie mogę włączyć? Też powinien być o koło kapitana. Może to jest jakaś ta sama kolejność. Dobra. I jeszcze raz. O, tam coś jeszcze na dole jest. Ale nie zauważyłem, patrzcie to. Widzieliście? Są monety, znaczy, bo my tam spadniemy, ale... To nie wiem, to tam są chyba faktycznie te... Obydwie puszki. Czyli po prostu jeszcze bardziej przedłużają w sumie. Handier than you might think. Niech to będzie teraz Hałkę, który to zrobi. Teraz znowu K. Kurde, no te bossy też są denerwujące. Już mnie wszystko denerwuje. Dobra, wybij ich tak. I teraz ta dźwignia aktywowana. No i co? Okej, Vision. I aktywujemy drugą dźwignię, która pozwoli nam odblokować już kolejną część misji. Nie no, tutaj już raczej nie ma nic dla nas. Pod względem tego, że jakaś dodatkowa aktywność czy coś, no przynajmniej ja nic takiego nie widziałem. Teraz on wielki ubdup. O! Wow, Loki mi się włączył i automatycznie takie coś. No nie wiem co to robi. A nie, dobra, tutaj na pewno wszystkiego nie będzie, bo jeszcze postać przecież mam do odblokowania. Okej, tutaj mam. Jedną puszkę, nie, no to jedną puszkę na pewno musiałem gdzieś pominąć. Okej, mamy jedną puszkę. Teraz mamy również... Postać, a w zasadzie to nie mamy. Nie wiem jak się do niej dostać za bardzo. No wiem gdzie ona jest. Gdzie my ją położyliśmy? To znaczy gdzie ona jest? Dobra, albo są kupi, albo jej nie ma tutaj na widoku. A, tu! Dobra! Trzeba było tak od razu. Dobra, wiecie co, no mówcie co chcecie, ale... Ja tej
trzeciej puszki tutaj nie widzę nic. Dali, no to jest... Jest związane z miejscem serduszko. Nie, no to na pewno coś pominąłem. Poczekajcie, pozwólcie, że sobie coś zobaczę. A dokładnie to zobaczę, jak bardzo głupi jestem. Bo nie wiem, gdzie ja pominąłem tą puszkę, czy ona faktycznie jest gdzieś tu. Nie, dobra, ja ją pominąłem, moi drodzy, czyli ja muszę wyjść. Opisz poziom, zapisz i wyjść, dokładnie tak. Już wiem nawet, gdzie jest ta puszka, tylko pominąłem ją w bardzo głupi sposób. Tak, chcę wyjść. Jakbyś mnie jeszcze mógł kładować szybciej, bo nie chcę, żeby film trwał dłużej niż godzinę. Potem te filmy, nie wiem czemu, tracą na jakości. Poleć w kosmos. Tak. Okej. Winter Soldier. I teraz tak. Wszystko. I tutaj musimy wziąć... Nie wiem, weźmy Visiona, bo on się nam tutaj przyda najbardziej. Daj mi pominąć. Project Insight is something jeszcze pominąć nie mogę. No nie, no. Basically next generation helicarriers are linked together. Dziękuję. Dobra. Lecimy, to było tak na widoku, ja tego nie zauważyłem. Ta puszka, tam muszę jeszcze złożyć. Dobra, dziękuję, koniec. Zapisz i wyjdź. Moi drodzy, muszę się pośpieszyć, bo nie chcę, żeby ten film trwał ponad godzinę. Bo wtedy muszę połączyć wszystkie wideo, bo się automatycznie kończy zapisywanie filmu po godzinie, także... Stanley w opałach, komiks jest, wszystkie komiksy wam pokażę na koniec serii. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapę w górę i widzimy się już w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć!